Pięknie. A teraz próba generalna. Chodź, pokażesz się mamie. Co tu robią te talerze? Nie wiem. Ben, musimy wystawiać te rzeczy? Kochanie, patrz na moje nowe dzieło. Coś ty jej zrobił. Będę mieć oko na to, co się dzieje na imprezie. Więc chcesz podglądać naszych znajomych? Zawsze jesteśmy zajęci, kiedy organizujemy imprezę i nie wiemy, co się tu dzieje. Chcesz podglądać naszych znajomych? W zasadzie tak. Wchodzę w to. Mała księżniczka? Na pewno nie potwór ze strychu. Erin, przyjdziesz na imprezę? Nie wiem, w co mam się przebrać. Zrobiłam ci kostium. Dosyć sugestywny. Kto będzie? Rick, ten z francuskiej knajpy. On ma żonę. Charlie, Grace, cześć. Przynajmniej ty umiesz się z nią dogadać. Mamo, skończ. Światło, miłość, moc, obecność. Nie przejmuj się, Julie, to tylko taki etap. Cześć, piękna. Cześć, dziewczyny. Pokaż mi naszą Ramani. Louis też będzie. Cabrera? Tak. Spotykałam się z nim pół roku temu. No i? I nie przyjdę. To jak, będziesz na imprezie? A Donnie wpada? Nie, zabiera siostrzeńca na zbieranie cukierków. No tak, okej, okay, muszę spadać, więc... Zaczynamy o 8:00. Okej. Okay. Cześć, Erin. Mamy kupę jedzenia i picia dla przebranych. Mój ziom. Siemka, co to jest? Wybacz. Miałem pacjentkę. To chore, nawet dla mnie. Wiem. Fajny kostium, w końcu wymówka, żeby nie golić pleców. Ogoliłem na dzisiaj coś innego, tylko dla ciebie. Erin będzie? Zostawiłbym przyjaciela na lodzie? Zająłem się tym. Mój chłop, druga ręka. Ale nie masz wścieklizny, co? W sumie to mam.
tylko Lego, tu Elvis we własnej osobie. Znów Elvis. Więc przestań być dupkiem, dobrze? Przebierasz się za niego, odkąd mieliśmy 12 lat. Wyluzuj, tylko w tym stroju zaliczam. Od 7 miesięcy nic, złama się. David, nie waż się zostawiać mnie z tymi ludźmi jak w zeszłym roku. Nie zostawiłem cię, Angela. Wkurzyłaś się, bo ktoś miał taki sam kostium jak ty i uciekłaś. Ale w tym roku to się nie wydarzy. To tyle, jeśli chodzi o pozostawienie rzeczy wyobraźni. Ktoś zamawiał striptizerkę? Dwa domy dalej, gość jest ślepy. No tak. Macie tu bar? A czy lekarz miłości jest w środku? Nie jestem za takim rodzajem miłości, kolego. To było pytanie retoryczne. Najstraszniejszy kostium tego wieczoru. Panie doktorze. Pan prezydent? Jak tam? Witam pana gospodarza. Ach, i ten typ. Matka Richarda Priora prowadziła dom publiczny. Tam właśnie poznał tajniki show biznesu. Super, że jesteście. Dobrze cię widzieć. Same pary i jeden koleś wilkołak. Wracam do domu. Na pewno poznasz kogoś nowego. No i w alejce jest bezdomny. Może to jego powinnam zaprosić na randkę, co? Ja bym szukała wielkiego wybrzuszenia. Tam trzyma swój portfel. D.W. Griffith? Jestem Cecil B. DeMille. D.W. Griffith to szmata. Więc mam wszędzie kamery, ok? Chciałbym uchwycić rzeczy, które inni przeoczą. Ale będą luki. I w tym miejscu pojawiacie się wy. Uchwyćcie te luki. Chcę, żebyście to nagrali. Udawajcie, że filmujecie, ale naprawdę filmujecie. Kino prawdy. Fajny strój. Dzięki. Nie działa, co? Działa. Mam na myśli strój. No tak, to pewnie oczywiste. Chodź, przegapisz wszystko. Podkręć atmosferę, niech poczują się swobodnie. Niech wiedzą, że kręcisz, będą się starać, a ja chcę pokazać trochę prawdziwego brudu. Dasz radę? Wiesz, z kim rozmawiasz? Jestem Cecil B. DeMille, najsubtelniejszy reżyser w historii Hollywood. Gdzie twoja dziewczyna? Nie potrzebuję żadnej. A twój facet? Długa historia. Więc jesteś stąd? Mieszkam kawałek dalej. Kostium na odwal się. Daję radę. Już idę, zaraz będę. Zaraz będę. Więc tu jest nasza mała kocica. Dawaj, Erin. Nie wierzę. Chodź ze mną. Nie patrz tam, po prostu chodź. I ja ogarniam ostateczny montaż. Pasuje? W porządku, pasuje. Bardzo dziękuję. Dzięki. Wydaje się miły. Chłopie, to jakiś kretyn. Ostateczny montaż to moje drugie imię. Cecil B. Ostateczny montaż DeMille. Niezły kostium i to wejście od uliczki. Autentycznie. Ale z tym zapachem nie musiało być tak autentycznie. Podchodzę do Halloween bardzo poważnie. Widziałeś Mojżesza? Muszę skończyć film na litość boską. Daj mi znać, jeśli potrzeba zastępstwa. Lajtowo mogę zagrać Mojżesza. Zaprosiłaś do niego? Ja nic nie wiem. Myślałam, że Donnie będzie chodził po domach z siostrzeńcami. Poznaliście już Dominę? Zgadza się. To był mój mąż. To totalny intrygant. Racja. Przyszłaś sama, co?
Szkoda, że wtedy nie oddzwoniłaś. Nie żałowałabyś. Między nami zaliczyłem już dzisiaj 2 razy. Jak będziesz miła, załapiesz się na 3. Przy okazji wyglądasz bosko. Cycuszki na wierzchu, to lubię. Przyrząd nie będzie potrzebny. Co to znaczy? Czerwony oznacza przestań. To będzie najwspanialsze widowisko na świecie. Jasna sprawa, koleś. Wypijmy za to. Trzymaj, skarbie. Dziękuję, kochanie. Skarbie? Kto tak mówi, gamoniu? Dzięki za ratunek. Nie ma za co. Co to za zapach? Dziwny. Jakby Julie paliła swoje kwiatowe kadzidło czy coś. Nie wiem. To pewnie to. Czujesz? Czuję. To spoko. Myślisz, że Kennedy zginął przez tę całą sprawę z Merlin? Przy tym całym zamieszaniu z Zatoką Świń i kryzysem kubańskim, być może to Hoover kazał go zamordować. Hoover? Uwielbiałam go. Najlepszy odkurzacz. Dzięki za to wyznanie. Dziel się nim. Idę się zabawić. Dzięki za drinka, kotku. Tu nie można parkować, a jednak. Ale z ciebie dupek. Wystarczająco dużo miejsca, aby inni mogli przejechać. Nie rozumiem, dlaczego musiałeś zacząć pić 2 godziny przed naszym przyjazdem. Chcesz wiedzieć dlaczego? Bo musiałem spędzić godzinę w tym samochodzie z tobą. Poza tym mam dzisiaj wolny wieczór i mogę robić, co chcę. Aż tak ci ze mną źle? Mam prośbę. Przez tę jedną noc daj mi święty spokój. To wszystko, o co proszę. Jedna noc. Rozprujesz mi sukienkę, idioto. Zapłaciłem za nią. I coś ekstra. Bardzo proszę. I jeszcze jeden. Wolę kreskę mojego proszku, jeśli wiesz, o czym mówię. Kto potrzebuje Tindera, skoro lekarz miłości jest na miejscu? Dzięki. Jaka trucizna dla ciebie, Mason? Dobrze pamiętam? Dobrze. Może kieliszek czerwonej? Skusisz się na kieliszek Chateau de Vampire? Brzmi diabelnie ciekawie. Na marginesie masz tu kilka wspaniałych dzieł sztuki. Niektórzy ludzie polują na zwierzęta dla zabawy. Ja poluję na sztukę dla dreszczyku emocji, żeby się w niej zakochać, a potem sprzedaję ją z zyskiem. Donnie, poznałeś już Masona? Chyba tak. Stary, masz na chacie niezłe laseczki. Ciekawe, prawda? Myślałem, że umrę. Patrz, teraz wszystko widać. Czy to szkło Steuben? Żartujesz sobie? Ględzisz o jakimś szkle? Zawsze masz zwyczaj komentować cudze rupiecie i kolekcję kurzu? Hipisie? Pokój, wstrętny bracie. Pokój. Dobra, słuchaj, wyciągnij kłaki z uszu. Steuben. Nie, to nie są rupiecie. Ten przedmiot został wykonany ręcznie na początku XIX wieku. Skąd wiesz? To bardzo droga rzecz. Bredzisz czy serio wiesz, o czym mówisz? Mówię ci, ten gość to jakiś debil. Przyjemniaczek z niego. Donnie jest łowcą, nie kochankiem. A ty, mój nowy przyjacielu, jesteś szczęściarzem, który stoi dziś między nim a jego ofiarą. Będę uważał. Powinieneś. Dzięki. Szczęśliwa parka w końcu dotarła. I to jest drzewo, na które chciałbym się wspiąć. Szczęśliwa rodzinka bez rodzinki. Witam moją ulubioną parę. A za kogo ty się przebrałaś? Jest detektorem facetów. Nie musisz szukać dalej, piękna. Twój miecz chyba właśnie mnie dźgnął.
Siad, piesku, muszę się napić. Zobacz, co załatwiły nam moje znajomości w Warner Bros. Stąd te szmaty? To autentyczny kostium noszony w filmie Piraci z Karaibów, Skrzynia u Marlaka. Pamiętasz scenę na statku, gdzie setki piratów walczą ze sobą? Nie gadaj, że tylko ja zwracam uwagę na takie rzeczy. Może prawnicy nie zwracają uwagi na bezsensowne, błahe szczegóły. Ten chudy gość, którego Johnny Depp dźgnął w oko? To kostium chudego? Nie. Chudy pirat spadł na innego pirata, który ma miecz w plecach. To jego kostium. Masz może jakąś nadającą się do picia szkocką, czy mam pić z mojego bukłaka? Nawet nie próbuję za tobą nadążyć, Jones. Baw się dobrze. Co tam u dziewczynek? Wspaniale. Elizabeth właśnie wygrała swoje trzecie z rzędu mistrzostwa regionalne. Pewnie zostanie Miss Kalifornii, a ma dopiero 17 lat. No i pewnie słyszałeś, że Catherine została Miss Orange County. Jesteśmy tacy dumni. Constance właśnie została wybrana na królową szkoły. Mówi, że to nie dla niej, ale najwyraźniej samorząd uczniowski uważa inaczej. A bliźniaczki właśnie wzięły udział w swoim pierwszym konkursie. Wyobraź sobie, że sędziowie musieli ogłosić remis, bo nie wiedzieli, którą z nich wybrać. Niezła historia, co? A co u Meghan? Cóż, tak między nami jest tak samo obłąkana jak zwykle. Dobrze trafiłam? Pewnie. Boże, to było wspaniałe. O tak. Mogę to pożyczyć? Jeszcze dalej. Tylko delikatnie. Co myślicie? Pasuje ci. Pasuje do munduru. Myślisz, że będzie romantycznie? Wkręcasz się i jesteś już blisko. I musisz kazać mu być grzecznym. A masz. Nie przestanę, dopóki dalej nie przestawaj. Bill, widzę, że poszedłeś na całość w tym roku. Nie wygląd, ale czyny mają znaczenie. Nie chcę więcej wiedzieć. Lepiej zwolnij. Zaraz się schlejesz i narobisz mi wstydu. Kobieto, zamierzam dziś przekroczyć wszelkie granice zabawy. Jeśli nie zamierzasz dołączyć, odpieprz się. Papuszki, dobrze się bawicie? O tak, mała. Chodź, zatańczymy, kochanieńki. Nie przeszkadza ci, że twoja żona jest praktycznie goła? Co ty, taką ją lubię najbardziej? Cześć. Kim jesteś? Leśnym duszkiem? Dzięki. Ale takim ładnym. Dzięki, siostro. Muszę się napić. Seksowna pani jaskiniowiec i niegrzeczne dziewczynki. Kiedy zabierzesz nas na swoją wielką łódkę? Chyba jacht. Dobra, jacht. Powiedzcie tylko magiczne słowo. Słowo. Jestem wasz. Chodźmy. Zauważyłeś, że lesbijki w prawdziwym życiu w niczym nie przypominają lesbijek z pornosów? To zwykłe oszustwo. Julie, mogę skorzystać z twojej łazienki? W tej ktoś jest. Pewnie, wiesz jak trafić. To, co usunąłem, nie podobało mi się. Z tego, czego nie usunąłem, jestem niezadowolony. Cecil, możesz nie męczyć moich gości? Jestem artystą, zapytaj męża. Angela? Wybacz, pomyliłam cię z kimś, nie przeszkadzam. Chcesz wiedzieć, co karty... Nie, nie wierzę w takie rzeczy. Wiadomo, że nie, ale mamy Halloween, siadaj. Niech będzie.
Co chciałabyś wiedzieć? Chcę wiedzieć, czy mąż mnie zdradza. Serio chcesz wiedzieć? Dobra, dobra. Cukierek albo psikus. Kredki, nie cukierki. Chryste, czym sobie na to zasłużyłem? Nie ma za co. Ciesz się z tego, co masz. Bachor jeden. O, proszę. Wiedziałam. Powoli. Widzę tu dużo młodych kobiet. Tak, dziewczyny ze stowarzyszenia. Nie, te młode damy wyglądają bardzo podobnie do ciebie. Masz dzieci, a dokładniej 5? Tak. To by wyjaśniało jedną z grup. Jedną z grup to ile ich jest? Chwila, mamy tu... To jakaś farsa. Zdradza mnie, ohydny kłamca. Dziwisz mu się? Cole, sukin synu, wiedziałam. Po 20 latach małżeństwa dowiaduje się o tym w ten sposób? Wiedziałam. Te wszystkie wieczory w pracy, praca na rzecz organizacji studenckich. Ty, gnoju, wiedziałam. Uspokój się. Cięcie, więcej dramatyzmu, sięgnij głębiej. Rozmawiam z tobą, Robalu? Ile razy mi to zrobiłeś? Czy kiedykolwiek byłeś mi wierny? Wegetarianka? Nie, za bardzo kocham owoce morza. A ty? Kiedyś byłem. Naprawdę? Rzadko zdarza się, aby ktoś, kto prowadzi zdrowy tryb życia, poszedł w przeciwnym kierunku. Można powiedzieć, że jestem trochę zbieraczem. Słyszałaś o diecie paleolitycznej? Brzmi jak coś z prehistorii. Trochę tak. Nazywana jest też dietą łowiecko-zbieracką. A dla nas, romantyków, dietą Adama i Ewy. Człowiek pierwotny miał bardzo ograniczony wybór. Człowiek pierwotny miał tylko jeden wybór. Miseczka C? W sumie tak wygląda. Zostawię to wam. Powiedziałem coś nie tak? Moja kamera, spoko. Wspaniale, kochani, czekajcie. Zajebiście. Co myślicie o tym bezdomnym? Dziwnie pachnie. Wczuwa się w postać. Serio? Dobra, pozwól, że wyjaśnię. Czy ty, idąc na imprezę, myślisz sobie, a może by tak natrzeć się jakimiś śmieciami? Wszystkie laski będą moje? Pomyślmy, nie. Myślicie, że serio jest bezdomny? A pytałaś go, gdzie mieszka, czym się zajmuje, jakim wozem jeździ? Nie, bo nie jestem płytka i prowadzimy o wiele poważniejsze rozmowy. Erin, będę zołzą, ale myślę, że chyba właśnie sięgnęłaś dna. Dobra, to kogo proponujesz? Mamy tu Zeusa, owłosionego typa i papieża. Okej, a co powiesz na więźnia? To gej. Obama? Żonaty. A co z ponurym żniwiarzem? Nie, nie, nie. Spotykaliśmy się rok temu. Przez niego poczułam się martwa w środku. Człowiek mammograf? No co, kilka drinków i ujdzie. Szczęściaro, chyba właśnie wykryłaś faceta dla siebie. Myślisz, że twoje przyrządy dadzą radę? Raczej nie. Pa. Zatańczmy, mała. Właśnie miałem poprosić cię do tańca, ale wygląda na to, że się spóźniłem. Wybacz, obiecałam komuś innemu, ale może później. Pewnie.
Jimmy, co sądzisz o tej, którą właśnie aresztowaliśmy? Dobra z niej suczka, co? Dobra, dobra. Podoba mi się ten strój uczennicy. Jest całkiem ładny. A kabaretki są mega sexy. Dlaczego ma na sobie twoją czapkę? Nie wiem, dlaczego nosisz moją czapkę, młoda panno? Oddaj mu czapkę, bo tak powiedział pan policjant. Kim jest policjant? I gdzie ta oświecona kobiecina? Była tu dosłownie minutę temu. Dość wygodne. Może jej tu w ogóle nie było, co? Była tu. Była bardzo przekonująca. Spóźniłeś się na wróżenie. Wybacz. Usiądź, proszę. Mogę zobaczyć twoją dłoń? Widzę olbrzymią zmianę. Czasami dużo myślę. Jesteś człowiekiem, to naturalne. Nie rezygnuj ze swojego planu. Wydaje się taki odległy. Może wynika to ze złych powodów, sam nie wiem. Nikt nie musi wiedzieć, dlaczego dokonałeś takich, a nie innych wyborów. Po drodze zawsze będą pojawiać się wątpliwości, to normalne. Wprawiasz rzeczy w ruch, pomimo wątpliwości, i uczysz się ufać temu, co wprawiasz w ruch. Kontynuować? Opowiedz mi o wyszukiwarce ogierów. To dobra dusza. Ma swój bagaż, ale czyż my wszyscy nie mamy? Tęsknią za tobą. Wiesz o tym? Dziękuję. Nie wolno ci zboczyć z drogi. Od tego zależy życie wielu. Cukierek albo psikus. Ale jesteście uroczy. Dzięki. Akurat nie mam przy sobie słodyczy, ale wiecie co? Mogę wypisać wam receptę. Wyglądacie, jakbyście mieli ADD albo ADHD. Może Ritalin albo Percocet. Co wy na to? A Vicodin? Świetnie. Jeszcze podpis lekarza i proszę, bawcie się. Dzięki. Kochanie, szukam prezesa, a na tej imprezie go nie ma. A te wszystkie kostiumy mnie wnerwiają. Nie wiem, kto jest kim. Za mało alkoholu, nie chcę tu zostać. Ja się nigdzie nie wybieram. Erin właśnie poinformowała mnie, że ten Donnie został hojnie obdarzony przez naturę. I teraz wydaje mi się całkiem atrakcyjny. Nieźle. No nie gadaj. Więc może zostaniemy chwilkę dłużej. Okej, będę twoją przyzwoitką. Super. A ja widziałam Jezusa, jak śpiewał folkowe piosenki w kawiarni. Niezły jest. To na co czekasz? Cukierek czy psikus? No w końcu. Jak tam u was? Udanego Halloween. Nie trzeba było. Dobrze cię widzieć. I ciebie. Wyglądasz obłędnie. Jak tam wasza mała? Już nie taka mała. Raczej nastoletni potwór. Ten mały, słodki aniołek? Słowo mała trochę kłóci się ze słowem piętnastolatka. Właściwie to kosmitka próbująca wyssać naszą energię życiową. To prawda, choć mamy cichą nadzieję, że po Halloween przeobrazi się ponownie w tę uroczą małą istotkę.
Jesteście przezabawni. Więc gdzie ten aniołek? Chcemy ją zobaczyć. Jesteście zaszczepieni? Żeby potem nie było, że nie ostrzegaliśmy. Więc dwa piętra do góry, koniec korytarza, znak nie przeszkadzać. To dla waszego bezpieczeństwa. Gotowy? Idź przodem. Chodźmy. Płyń śmiało. Dzięki. Widzimy się później? Pewnie. Może lepiej było pokazać im po prostu ostatnie zdjęcia. Zdecydowanie. Co jest, cholera? Że co? Traktujesz mnie jak śmiecia. Przestań to robić, okej? Wcale cię tak nie traktuję. Właśnie, że tak. Jest problem w strefie 9. Co się dzieje? Patrz. Wygląda na to, że wielkie wypasione fury i luksusowe rezydencje to nie wszystko. Nie zapominajmy o sztucznych cyckach. Czułam, że coś jest z nimi nie tak. Nie wszyscy mogą być tak obrzydliwie słodcy jak my. Wciąż martwię się tą Meg. Nie chciała jechać dzisiaj do babci. Trudno się jej dziwić. Ale do koleżanek też nie chciała. Najwyraźniej uwielbia nas torturować. Mówię poważnie. Wiem, kochanie. Po prostu może potrzebujemy trochę czasu tylko dla siebie. Pojechać gdzieś? Wiecie, że mogę podrapać was wszystkie po plecach w tym samym czasie? Masz talent. Donnie, tam jest pająk. Tam jest pająk, zrób coś, zabij go. Ja tego nie dotknę. Spokojnie, dziewczyny. Jest ogromny, do tego czerwony i ma 8 nóg. Kto jest strasznym potworem? Nie, proszę. Weź go, wywal. Wesołego Halloween, dziewczyny. Pieprzę was. Chodź, mały, pójdziemy na górę. To jest obrzydliwe. Jesteś nienormalna. Jak się masz? To moja żona. Śliczna jesteś. Szukamy kogoś do małego trójkącika. Trójkącik, mówicie? Tak, trójkącik. Nie, ciebie nie chcemy. Myślałyśmy o tobie, żonko. Będzie świetna. Masz coś do picia? W tej sytuacji zdecydowanie za mało. To jakieś żarty, czy co? Koleś, zaraz ktoś się od tego pożyga. Wyłącz to, błagam. On dziś tu będzie. Kto? Jezus. Uszykuje mu krwawą Mary. Przynieść ci coś? Powiedz mi, wy dzisiaj nagrywacie to wszystko? Pewnie. Czy może być lepszy powód do użycia najlepszego sprzętu wideo niż okazja na pogwałcenie praw obywatelskich swoich najbliższych przyjaciół? Mój pogwałcający kolego, a może umieścimy jedną z kamer w pokoju Megan? Nie, nie, nie. Jej prywatności nie naruszę. Myślisz, że siedzi w pokoju i maluje paznokcie, słuchając durnowatej muzyki? Wyprali ci mózg? Dobra, żartuję. Lepiej pokaż mi nagranie. Może później. Pokaż nagranie. Ben, zatańcz ze mną. Diablica znów to robi. Wchodzę. Chyba, że kongres zgłosi sprzeciw. Wtedy odpadam. Kochanie, a dostanę czarną kartę Amex? A do tego darmowe przeloty. Widzę, że żarty się skończyły. No to i ja dorzucę coś od siebie. Chyba zostawiłam je w domu. A co mi tam? 2 tygodnie w naszym domku letniskowym w Martha's Vineyard. Miesiąc. Miesiąc? Niech będzie. Akcje Netflixa za tysiaka. O nie. Okej, to Google. Co wy tu robicie? Biegnij do lasu, wilczku, dorośli tu grają. A pomożecie mi pozbyć się tego bezdomnego typa? Idź sobie. No co? Dziewczyny, chodźcie.
Dupeczki z piekła. O tak, muszę to zobaczyć. Witam ponownie. To gdzie skończyliśmy? W mojej przyszłości widzę bar. Kareta. Co? Mój dom, moje zasady. Cukierek czy psikus? O, świetnie. Co my tu mamy? Indiańską księżniczkę z jarmarku i pyzatą cheerleaderkę. Wesołego Halloween. Mason, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że znasz Bena i Julie. Właściwie to dopiero się poznaliśmy. Ich przyjaciółka Erin mnie tu wkręciła. Serio? Kumbaya, panie. Kumbaya. Nie wiem, co tam jest dalej. Kumbaya, panie. Charlie, Grace, jak leci? O wilku mowa. Will Mason, Mason Will. To o tym gościu ci mówiłem. Mason. Widzę, że forsujesz swoją sprawę nawet w czasie imprezy, subtelnie. Erin nie wspominała, że miała takiego ładnego chłopca. Nie wychylam się, no wiesz. A propos włochatych stworów, mam taką fantazję, że... Chryste, znowu będziemy o tym słuchać? Będziemy, bo ja nie słyszałem, a chciałbym. Dziękuję. No więc jestem w lesie, goni mnie wilkołak. Jest już tak blisko, że czuję jego oddech na... Wystarczy. Mógłbym tak... Ostatnio to była wielka stopa, zdecyduj się. To ten sam gatunek. Wybacz tamtą sytuację. To zły moment. Te diablice są wszędzie. Przyniosłem ci coś. Co to ma kurna być? Widzisz? Małe kamery. Pijesz sobie, a one śledzą wszystko wokół. Żartujesz. Nie radzę połykać. Pomysłowe. Wygląda jak jeden z tych wędkarskich gadżetów mojego taty. Ja bym tak tego nie określił, ale... Tak sobie tylko żartuję. To tak naprawdę nowy rodzaj kostek do drinków. Napij się, może przestaniesz myśleć o Erin. Mam tu francuską pokojówkę, sexy laskę jaskiniowca i niegrzeczną pielęgniarkę. Świetnie mi idzie, nie potrzebuję tego. Gdzie jest ta twoja opłacona wróżka? Ta, która siedzi w sypialni na górze i opowiada o tym, jak mój mąż mnie zdradza. Mów tak dalej, a to zrobię. Pewnie, Casanovo, może od razu przejdziesz do rzeczy, z miłą chęcią. To go raczej nie powstrzyma. To prawda? Angela, jak miło, że zmywasz. Uwielbiam zmywać skarbie, przecież wiesz. I zmywasz po wszystkich, tylko nie po mnie. Jak wypłuczesz usta mydłem, daj znać. Wiesz co? To wymagałoby więcej mydła, niż kiedykolwiek trzymałaś przy swoim zlewie. Powoli, udało się. Ciemno tu mają. Hej, buntowniczko. Megan, to my. Tu Nathan i Lola. Co jest? Ben? Julie? Jak tam? W porządku. Muszę przyznać, że dajesz czadu w tym bikini. Zdaje mi się, czy może podrasowałaś co nieco tu i tam? Przyznam się, tak. Poczytaj sobie o najnowszych implantach z kewlaru. Poważnie. A wyglądają tak naturalnie. Mówię ci, musisz spróbować. Naprawdę naturalnie. Chryste, wybacz. Co? Muszę zapytać cię o coś. Nie cierpię tego czegoś. Wygląda jak twoja mamusia. Milusio, kochanie. Weźmiemy to do sypialni. Okej, wystarczy. Kim jest ta wróżka? O czym ty mówisz? Podobno jakaś wróżka czyta z kart w naszej sypialni.
Skarbie, przyhamuj z tymi drinkami. Poważnie mówię. A może wy się znacie z panią Wróżką? Ja tylko... No? Przecież to ja sam o nią zapytałem. Ale co o tym myślisz, że tak sobie wyczarowuje wróżki i inne rzeczy? Cóż, to na pewno nie robota moich duchów, ani moich zaklęć. Zostawcie begonie w spokoju, obuzy. Ach, te dzieciaki. Banda z boków. Trzeba było zostać w domu. Moje drogie, cieszę się, że mogę gościć was w magicznej wannie Jezusa. My również. Sztachnij się. Myślę, że czas na spotkanie z wyborcami o mniej ambitnych aspiracjach życiowych. Mocne słowa jak na kobietę, która pomalowała szminką pitbula. Wskakujemy. Nie zrobiłam tak, zrobiłaś. Cześć, dziewczyny. Przypinki dla was, dajcie rodzince. Możemy dołączyć? Nie wiem, czy w tym jacuzzi jest miejsce na dwie imprezki. Wzięliście ze sobą karty pacjenta? Ten towar jest ściśle regulowany. Mam tu przypinki reklamowe z mojej kampanii, sporo ich. Mam mój akt urodzenia. Myślę, że to wystarczy na najbliższe 4 lata. Panie Obama, chyba widzę Osamę. Nie sądzę. Chyba nie sądzisz, że ogłosiłbym całemu krajowi wiadomość o jego schwytaniu i zgonie, gdybym najpierw nie sprawdził tego z Hillary. Osama Obama. Założę się, że dostajecie za to dużo siana. Przez ostatnie 2000 lat też się dorobiłeś, kolego. Mam wiele szacunku dla ludzi takich jak ty, naprawdę. Śmierdzi tu jak z wielbłądziej dupy. Erin, chodź do nas. Podziękuję. Co dr Ben dodał do tych drinków? Widzieliście gdzieś Masona? Masona? Co to za Mason? Ten bezdomny, gość przebrany za bezdomnego. Wszyscy jesteśmy poniekąd bezdomni, dziecko. Proszę, dołącz do nas. Pobłogosławię cię. Nic nie dodał, to efekt placebo. Na mnie działa. Zawsze chciałam to powiedzieć. Ilu frajerów można upchnąć pod jednym dachem? Tragedia. Dlatego my urzędujemy na dachu. Kreatywność to narkotyk, bez którego nie mogę żyć. Chryste, te ćpuny. Zejdź mi z drogi. A ci ciągle machają mi kamerą przed twarzą. Jesteśmy na imprezie. Co robisz? Piszę małą notatkę dla Megan. Dalej podpisujesz się mami? Tak, lubię myśleć, że to nas jakoś zbliża. Daj spokój, Julie. Ty i Ben jesteście najlepszymi rodzicami. I najlepszą parą. Zaraz obok Charlie'ego i Grace. Nie, są lepsi. Przede wszystkim nie kłamią. Chodź na chwilę. Erin, wiem, że przechodzisz przez naprawdę trudny okres. I możesz myśleć, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie ulicy, ale mówię ci, że nie zawsze. O co chodzi? Meg dowiedziała się, że nie mamy ślubu. Co takiego? Przecież macie dziecko. Po prostu nigdy w to nie wierzyliśmy. Ale jesteśmy o wiele bardziej zaangażowani niż większość ludzi, zwłaszcza ze względu na Megan. A ona widzi dwoje ludzi, którzy naprawdę się kochają. A co więcej, że my ją kochamy. Po prostu postanowiliśmy nie przejmować się tym, co myślą o nas inni. To jest mega spoko, jesteście super. I Meg na pewno to wie. Rozmawialiśmy o takiej ceremonii lub nawet zaręczynach dla niej i dla nas wszystkich. Jeśli nie uda się jej przejść przez ten etap. No i masz. Światło, miłość, moc, obecność. Powtarzaj to ze mną. Światło, miłość, moc, obecność. A teraz napijmy się. To też pomaga. Witam na przyjęciu potworów. Ramani, co tam u ciebie? Cześć. Moja żona myśli, że ją zdradzam. Nie zdradzam jej. A ty mi wierzysz? Co mam robić? Dobra, zdrzemnijmy się.
No to śpimy. Erin, wychodzimy. Tak, ta impreza jest do bani. U mojego znajomego też jest impreza. Idziemy? Ja jeszcze zostanę. Po co? Bo chcę z kimś pogadać. Chyba nie mówisz o tym śmierdzielu. Serio? To nie było miłe. A od kiedy to niby jesteśmy miłe? Racja. Donnie też idzie. Świetnie, zabieracie go? Zabieramy ciebie. Chodź, trzeba pomóc twojemu szczęściu. Nie, nie, mi jest dobrze. Serio, jestem zadowolona. Jak chcesz, Erin. Żeby nie było, próbowałyśmy ocalić cię przed losem kociej mamy. Udanej zabawy. Erin, podążaj właściwą drogą. Mój brat wie, o czym mówi. Te laski to szmaty. Racja, siostrzyczko. Cukierek czy psikus? Kochanie, poczekaj chwilę. Nie mam cukierków, ale mam dla ciebie coś lepszego. Trzymaj. Dobry chłopiec. Istnieją łatwiejsze sposoby na wyjście z imprezy. Jeszcze nie wychodzę. Chciałam cię przeprosić. Byłam idiotką. Na to nie ma rady. Okej, należało mi się. Za bardzo przejmujesz się tym, co myślą inni. Myśl bardziej sercem. Pewnym rzeczom nie można ufać. Ale i tak przepraszam, pomimo mojej bezduszności. W porządku. To nie jest na moim radarze. A co jest? Chyba czas na zmiany. Zmiany są dobre. Wygląda na to, że następne pokolenie nie odziedziczyło ręki do kwiatów. Właściwie to tak. Ogród potrzebuje trochę czasu, żeby się odrodzić. I Julie nie próbowała tego ratować. Czy nie tak zrobiłaby większość ludzi? To nie w jej stylu. Ona i Ben wiedzą, że Megan po prostu potrzebuje trochę przestrzeni. To tylko faza. Na pewno się ogarnie. Nie wątpię. Przeprosiny przyjęte. Spadajmy stąd. Wszystko okej z Masonem? Nie wiem. Bardzo się przejął ogródkiem Megan. Ale kto by się nie przejął? Skąd znacie Masona? Z kościoła. Poważnie? Nigdy bym nie powiedziała, że chodzi do kościoła. Ostrożnie z tym szufladkowaniem. No tak, ale czy nie na tym polega motyw dzisiejszej imprezy? Mówił coś o mnie? Pewnie nie. Nie byłam zbyt miła. Erin, musimy powiedzieć ci coś o Masonie. Później mi powiecie. Chcę to usłyszeć. Teraz muszę lecieć. Tak. O nie, tak. Zostaw mnie. Udaję niedostępną. Wyglądacie zajebiście. Zostań tak. Dokąd idziesz? Ale z pana zapracowany pirat. Nie wiedziałam, Cole, że jarają cię takie rzeczy.
Może i ja zaproponuję małą zabawę. Będę dziś uprawiał seks. Mam plany wobec ciebie. Cole? Słodkich snów, dupku. Witaj w swoim koszmarze. Cholera. Gdzie jesteś, gnoju? Tak jest. Zajebiście, wiedziałem. Cukierek albo psikus. Co my tu mamy? Małego pieska i czym ty jesteś, kochanie? Wiedźmą. Nie, kochanie, to ja jestem wiedźmą. Ty jesteś dziwnym drzewem wciśniętym w getry. Okej, ale tak naprawdę jestem wikanką. Zajmujemy się magią, ale nie ubieramy się w ten sposób. O co chodzi z tym kapeluszem? Mama mi go zrobiła. No cóż, wisi mi to. Przeczytajcie sobie w domu ulotkę o tym, jak być prawdziwą wiedźmą. Ale ja nie umiem czytać. To też mi wisi. Niech ci mamusia poczyta, ona pewnie umie. Pa. Mówię wam, ten Mason jest bezdomny. Okej, Sherlocku, czyli wywnioskowałeś to z jego zapachu, ciuchów i faktu, że nikt go nie zna? A może po prostu jest z jakiegoś zadupia? Rozmawia teraz z Benem o całej tej sztuce. A jak tylko rzeczy zaczną ginąć, zgadnijcie co? Przestaniecie we mnie wątpić, pajace. Przemyślcie to. Nie jesteśmy żadnymi pajacami, okej? Okay? Pajace, gliniarze, jeden szajs. Kij z tym, ważne, że jest browar. Może wcielicie się w wasze postacie i... Dobra, zluzuj już. Odwalcie jakąś scenkę czy coś. Serio, chłopie, to tylko kostiumy. Kostiumy noszone przez parę frajerów. Jesteście jak dwa wiotkie kutasy. Pożyczcie mi swoje kajdanki. Zostaw, są mi potrzebne. Po cholerę, obiecałem żonie. A jest straszniejsza od ciebie, okej? Okay? To ty mi daj swoje. Muszę oddać je sąsiadowi. To oddasz potem, przestań. Zrób sobie nowego. Chryste. Może masz to czerwone... knebel? Dokładnie. Twój mąż przyszedł wcześniej po bicz. Tak. Wiesz, jak to założyć? Chyba tak. Nie chciałabym pojawiać się tam z pustymi rękami, rozumiesz? Gdybyś potrzebowała pomocy, dzięki. Mam czas. Chłopaki, macie może pożyczyć kajdanki? Dla pięknej pani zawsze. Dzięki. Nie ma sprawy. Myślałem, że chciałeś je dla żony. Meg, tu Grace i Charlie. Wszystko ok? Widziałaś tu może jakąś wróżkę? Zamówiliście wróżkę? Nie, ale zabawne jest to, że kilka osób wspomniało, że widziało ją w naszym pokoju, ale kiedy tam idę, nic. Myślę, że pora odstawić ten soczek. Jestem lekarzem miłości, pacjentem. Co chcieliście mi powiedzieć o Masonie? Jego żona i dziecko... Jest żonaty? Nie, jest wdowcem. O kurczę. Czyli jest samotnym ojcem. Musi być mu ciężko. W dniu narodzin syna miał odebrać ich oboje i udać się na imprezę. Mason musiał jednak zostać w pracy do późna, więc poprosił żonę, by ich zawiozła, a on spotka się z nimi później. I nigdy już się nie spotkali. Syna też stracił? Pijany kierowca. Mason wciąż się obwinia. Minęły już 2 lata. Chłop naprawdę szybko się stoczył. Stracił pracę, dom i... Mówiliście, że mieszka w pobliżu. Erin, on jest bezdomny. To ma sens.
ale od tamtego czasu zbiera śmieci i tworzy z nich coś wyjątkowego. Tworzy też nową wspólnotę, co mu nieźle idzie. Odkąd znalazł się na ulicy, poznał wielu ludzi, którzy są w znacznie gorszej sytuacji niż on. Pewnego dnia zwrócił się do nas z planem stworzenia zrównoważonej wspólnoty dla bezdomnych. Mówię ci, super. Grace i ja postanowiliśmy mu pomóc. Jesteście cudowni, wiecie? Też jesteś kochana. Dlatego chcieliśmy ci o nim trochę opowiedzieć i pokazać, że jest wspaniałą osobą. Charlie i ja uważamy, że powinnaś dać mu szansę. Grace, Charlie, obiecaliście mi taniec. Bo za niedługo wychodzę. Idziemy. Ja poczekam tutaj. Mason, zdążę z tobą pomówić, zanim wyjdziesz? Będę na miejscu. Penny, wszystko w porządku? Tak, spoko. Gdzie Cole? Trochę się zaplątał. Nie ufam ani Palin, ani Obamie. Ja przede wszystkim nie ufam temu bezdomnemu. Ktoś go w ogóle zna? No nie bardzo, właśnie. Ty go nie znasz, ja go nie znam, nikt go nie zna. Jak na moje, on na serio jest bezdomny. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Widzicie? Ja też nie. Koleś wali gównem, serio, wąchałem go. A teraz, jak gdyby nigdy nic, gada sobie z Benem o jego gadżetach. Te wszystkie drogie rzeczy, no wiesz, na bank chce to skroić. I jakaś laska zgubiła torebkę. Serio? Co na to powiecie? Mówiłeś o tym Benowi lub Julie? Nie, są zajęci imprezowaniem, w tym cały problem. Ostro balują. Nawalili się i nie słuchają mnie, bo nic do nich nie dociera. A ja znam prawdę. Trzeba im powiedzieć. No co ty? Przecież o tym ciągle mówię. Idziemy go dorwać, chodźcie. Znajdźmy typa. Otóż to, brać go. Okidoki. Tu jesteś, Jezus. Napijmy się tej twojej święconej wody. O, jacie, to dopiero coś. Fajny kruk. Wejdź, Erin. Skąd znasz moje... W sumie nieważne. Ben i Julie cię szukają, tak przy okazji. Właśnie z nimi rozmawiałam. Co to jest? Wszyscy moi znajomi mają kogoś. Ben i Julie, Charlie i Grace, Dave i Angela, nawet geje, ci przebrani za więźniów. No i zostałam ja, pani detektor facetów. Nie rozumiem. Jestem mądra, mam świetne poczucie humoru i całkiem niezłe cycki. Byłam wtedy trochę gruba, ale dlaczego przyciągam tylko nieudaczników i frajerów? Wiesz, że mam pod łóżkiem dwie walizki pełne książek o uwodzeniu i randkowaniu? Jak seksownie poprawiać bieliznę w kolejce po kawę? Jak zalotnie bawić się włosami? Jak pocałować go pierwsza? To było upokarzające doświadczenie. Nie odwzajemnił pocałunku. Co to ma być? Tak się tego nie robi. Siadaj. Patrz, pokażę ci. No i świetnie. Dalej, mała. Miałam książkę zatytułowaną Siedem sekretów wysoce uwodzicielskich kobiet. Czy może być głupszy tytuł? Stwierdziłam, że wypróbuję kilka wskazówek z tej książki na lokalnym sprzedawcy lodów. Od czegoś trzeba zacząć, a on był całkiem uroczy z daleka. Boże, gość miał na klacie wyschłe sorbetowe turlańce. Serio, czy może być gorzej? I kiedy porzuciłam moje niezawodne techniki, typ zaczął mnie stalkować. Możesz sobie wyobrazić, jak przerażająco jest widzieć podjeżdżający w środku nocy samochód Family Frost, grający tę ich idiotyczną melodyjkę?
Every time I see an ice cream truck. O Donim, tym wilkołaku, nawet nie wspominam. Miała być jedna rozkoszna noc. Skończyło się na półrocznym koszmarze. Nie oceniaj. Ja miałam potrzebę, on się napotoczył. Ale serio, musiał trąbić o tym na prawo i lewo? Czemu nie mogę po prostu poznać normalnego faceta, który nie zdradza, nie jest socjopatą, nie jest oblechem? Co jest ze mną nie tak? Czemu ja zawsze wpadam w kłopoty? Dlaczego tak jest? Zdaje się, że ktoś cię wołał, kochana. Co? Co jest? Co? No, co chcecie? O czym ty mówisz? Ta wróżka powiedziała mi, że mnie wołacie. Jaka znowu wróżka? Gdzie ona jest? Poważnie, co wy dodajecie do tych drinków? Nie wiem, o co chodzi. Ona chyba potrzebuje małego bzykanka. Może przepiszę jej flunitrazepam? Może chowa się pod łóżkiem? Chodźcie szybko, Mason ma kłopoty. Kradzież dzieł sztuki? Dymanie panienek? Koniec imprezy, Wajzo. Nie przyszedłem tu szukać problemów. Mogłeś się przebrać za Robin Hooda. Zyskałbyś trochę więcej współczucia z mojej strony. A to całe budowanie wspólnoty to jakaś ściema. A co z torebką diablicy, co? Co w ciebie wstąpiło, kochanie? To jeden z tych drinków doktora? Donnie, zostaw go w spokoju. Kocica przybywa z odsieczą. Dobra, Donnie, uspokój się. Mason jest w porządku, okej? Okay? Serio? A kto go zna? Ja go nie znam. Wy? Widzisz? Nikt go nie zna. My znamy. Serio? Wiesz, skąd go wszyscy znacie? Bo widzieliście go wiele razy koczującego na ulicy albo nurkującego w śmietnikach. Dlatego go znacie. Tak, to jego dom. Co ci tak przeszkadza, Donnie? Chcesz wiedzieć? Powiem ci, co mi przeszkadza. To jest krzaczek pomidora. Ale czego na nim nie ma? Pomidorów. A gdzie są? Otóż ten jełop przychodzi tu co noc, kiedy śpicie, i je zabiera. Dla witaminy C, żeby miał siłę wyrywać panienki. Tak właśnie jest. Właściwie, Donnie, to muchołówka. Nigdy nie widziałam takiej. Sexy. Dwuznaczny. Chcę taką. Co tu się dzieje, do jasnej cholery? Stripteaserki biją się w salonie. To nic nie znaczyło, przepraszam. Do niczego nie doszło, nic nie widzę. Proszę, nie rób mi krzywdy. Erin, nigdy nie wspominałaś, że zostawiłaś takiego słodziaka. Weźcie go sobie. Chodź tutaj. A ty siadaj. Myślałam, że spadacie na inną imprezę. Zmiana planów. Pokażę ci, co on lubi. Siedź i patrz. Rabbi, muzyka. Wytrzeźwiej, Donnie. Przyprawiasz mnie o mdłości. Ale ty się ruszasz. I'm a
Drogie panie, spieprzamy stąd. Czekaj, chodź tu, złama się. Otwieraj, mam tu śmieci do wyrzucenia. No chodź. O tak, pięknie. Wiesz co? Zapomniałem o czymś. Cóż my tu mamy? Dokładnie tak. Zapomniałem klucza. Spoko, gliniarze będą go mieli. Wracaj na ten swój grajdołek. Tak, to rozumiem. Gdzie Mason? Ten twój bezdomny chłopak? Nie jest moim chłopakiem. Ktoś to musi w końcu powiedzieć. Stać cię na więcej, serio. I wiesz co? Pani detektor facetów wróci dziś do domu sama, ja nie. Jest moim przyjacielem, czego nie mogę powiedzieć o żadnym z was. Erin? Teraz mnie zraniłaś. Serio? Umówiłabyś się z tym szmatławcem czy ze mną? Chyba wybór jest oczywisty, co? Wolałabym wyjść w burzę z piorunami owinięta w folię aluminiową, niż umówić się z tobą. Dobra, to bez sensu, walić to. Mama miała rację co do ciebie. Pewnie, że miała. Powiedz jej to, kiedy wrócisz dziś do tej twojej piwnicy. Świetna robota, kochana. Nie mieszkam już w piwnicy i wiesz co? Teraz kolejna scena. Co ty tu robisz? Uspokoiło się już tu? Myślałam, że Donny cię wyrzucił. Nic mi o tym nie wiadomo. Wyniosłem się stamtąd, gdy tylko zaczęłaś się z nim kłócić. Chciałam stanąć w twojej obronie, ja i jestem wdzięczny za to. Dobra, zabieram cię stąd. Wyjście jest chyba tam na dole. Ogarnięta z ciebie dziewczyna, podoba mi się to. Idź do łazienki i ogarnij się, ja przyniosę ci jakieś ciuchy. To powinno pasować. Masz, załóż to. Cukierek czy psikus? Wiesz, co najbardziej w tobie lubię? Co? To, jak możesz zobaczyć swoje oczy patrzące na mnie przez moje okulary. Coś na odświeżenie? Poproszę. Dzięki. Korzystajcie. Dzięki, bracie. To mój brat. A my możemy pójść dużo dalej z naszą znajomością, jeśli odpowiesz mi na proste pytanie. A mianowicie, masz pracę? A co? Bo Elvis ma małe problemy z czynszem. Serio? Nic takiego. Po prostu płaciłbym tylko za moją połowę. Twoją połowę mówisz, a co z moją? O to się nie martw. Mówiłaś, że wynajmujesz tu coś w okolicy, nie? Nic z tego nie będzie. Trzymajcie się. Do potem. Idziemy poszukać innego wyjścia. Zajebista impreza. Owszem, idziemy. Niezłe gówno. Czuję lekkie mrowienie. O co chodzi? Porobiłeś się? Co ty robisz? Dobra, skopię ci tyłek, bo błogosławieni cisi. Jezu, jesteś po prostu psem na baby i tyle. Dlatego ci dowalę, rozumiesz mnie? Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż takiemu spasionemu ćpunowi jak ty mnie pokonać. Nie bądź okrutny, bo tak ci przyłożę, że ubrudzisz sobie te paradne szaty. Okej, ziom, make my day. Debil z ciebie, przecież to z brudnego Harego. Nie, ziom, to skazania na górze na 100%. Nie boję się ciebie. Nie boisz? Nie, ziom. Więc złamię ci rękę. No to sobie ją uzdrowię, bo jestem nieśmiertelny, koleś. Nieśmiertelny? Właśnie tak, ziom. To co powiesz na to? I kto tu jest wszechmogący, cieniasie? Czekaj, masz moje zioło. Było wspaniale, spotkajmy się znowu. Cześć, dzięki. Pa, dziewczyny. Do następnego. Pewnie. Nie pozwólcie Czerwonej prowadzić. Genialna impreza, Ben. Z takimi gośćmi nie mogło być inaczej.
Widać, po kim Meg ma ten swój urok. Nasza Meg? Wiem, że wydaje się trudna, ale zaufaj nam, jest w porządku. Właściwie pomogła nam dziś podjąć pewną decyzję. Wielką decyzję. O tak. Uznaliśmy, że spróbujemy. Założymy rodzinę. Wspaniale. Jestem zdziwiony. Pomyślałbym raczej, że przypadek Meg odwiedzie was od takiego pomysłu. Wcale nie, ale poza tym już dawno myśleliśmy o adopcji. Raczej o małym dziecku. Ale wiesz, spotkania z Meg, a potem praca z dzieciakami z kościoła. Postanowiliśmy zaadoptować nastolatka. Jesteście odważni. Dorośli nie dają im szansy. A wiesz, co Meg zrobiła w zeszłym tygodniu? Podeszła do jednej z naszych dziewczyn na wózku inwalidzkim i zapytała ją, czy chce polatać. Dziewczyna się zgodziła, więc Meg podniosła ją i położyła na jednej z platform. Wzięła za jedną rękę i nogę i zaczęła nią obracać. I się zaczęło. Dzieciaki zaczęły szaleć i śmiać się. Zapytałam Meg, dlaczego to zrobiła. Powiedziała, że kiedy się tu przeprowadziła, była bardzo samotna, a ty zabrałeś ją do parku i zrobiłeś to samo. Wszystkie dzieci zazdrościły jej i chciały się przyłączyć. Zapewniłeś jej przyjaciół, Ben. Sprawiłeś, że poczuła się chciana. Nie jest tak trudna, jak sądzicie. Próbuje się odnaleźć, jak my wszyscy. Będziemy już lecieć. Bardzo wam dziękujemy. Więcej wody. Wybaczcie tam na dole. Gdzie moja pielęgniarka? Sprawdźmy, czy ktoś tu jest. Młodzież nigdy nie nauczy się cierpliwości, prawda, kochanie? Nie wydaje mi się. Nie możemy go tak zostawić. Mam pomysł. Zajmę się tym. Co ty tam masz? Skąd to wzięłaś? Te zjazdy republikanów. Następnym razem jadę z tobą. Pewnie. Czegoś tu jeszcze brakuje. Słodkich snów, wilczku. Mason? Jak tam wszedłeś? Skąd wziąłeś te ciuchy? Sama mi je dałaś. Po prostu chodźmy. Gdzie znalazłaś naszą wróżkę? I kim ona jest? Jesteś facetem. Wyjaśnię to później. Gdzie Donnie? Nie mam pojęcia, ale im mniej wiemy, tym lepiej dla nas. Miło było was poznać. Ty i Julie jesteście fantastycznymi gospodarzami. Mason, to ty byłeś tą wróżką? Właściwie to znaleźliśmy ten strój na górze. Nie wiem, co tu się dzieje, ale pewnie wciąż gdzieś tu jest. Gdzie Julie? Pewnie sprawdza, czy Megan nikogo nie wykończyła. Musimy lecieć, więc się nie pożegnamy. Uściskasz ją od nas? Jasne. Dzięki. Chodźmy. Trzymajcie się. Opowiedz mi coś więcej o twoich planach. Znam w pobliżu knajpę otwartą całą noc. A może postawię ci kawę? Albo danie, którego przez ciebie nie zjadłem. Osoba, która osiąga sukces, to taka, która stale widzi swój cel i niezachwianie do niego dąży. To jest właśnie oddanie. Może pan przybliżyć, panie DeMille? Świetnie. Ben, widziałeś gdzieś Erin? Właśnie wyszła z wróżką. Jaką znowu wróżką? Oh.
Karty mówią, że czeka cię pieskie życie. Ramani, chodź tu. Ramani, chodź. Pójdziemy prosić o cukierki. Grzeczna dziewczynka. Świetnie się spisałaś dzisiaj. To już koniec. Tak, więc chyba możesz już to odłożyć, kolego. Dzięki Bogu, to było wyczerpujące ciągle z tym łazić. A jak tam nasz pies kamerzysta? Świetnie. Na pewno z waszych ujęć i z tamtej kamery wyjdzie całkiem ciekawy materiał. To będzie coś wyjątkowego. Ale ta wasza znajoma w żółtej kietce, niech lepiej tego nie ogląda, nie wypadła zbyt dobrze. Mogę zobaczyć nagranie? Pewnie. Wstępny montaż będzie gotowy tak za 3-4 tygodnie. 3-4 tygodnie? Chociaż czekaj, jadę na mecz w międzyczasie, więc raczej 5 tygodni. Potem możecie przekazać mi wasze uwagi i uwzględnimy je w materiale. Dostanę napój na drogę? Dobranoc. Do zobaczenia. To była ciekawa impreza. Może w przyszłym roku powinniśmy zaprosić tylko samych przyjaciół. Albo zrobić płatny wstęp. Albo w przyszłym roku zorganizować to w moim barze. Serio myślisz, że kiedyś go w końcu otworzę? Myślę, że prędzej czy później tak. Raczej będzie to później. Czemu? Pomyślałem, że może czas wrócić na Wyspy Dziewicze i zabrać ze sobą Megan. I jak chcesz zorganizować to wszystko? Już to zrobiłem. Nie gadaj. O matko, żartujesz. Ani trochę. Kiedy jedziemy? Jak tylko Megan skończy szkołę. Dalej w to nie wierzę. Myślisz, że się ucieszy? Pewnie, że tak. Może nadszedł czas na nasze zaręczyny. Mówisz poważnie? To urocze. Co mówi? Że jesteśmy najlepszymi rodzicami na świecie. Jasne. Chcę kanapkę. Ale powiedziała, dzięki mamo i tato. Kochana jest. Chodźmy na górę. To była długa noc. Cole alias Dupek. Chce rozwodu. Ramani. Zły glino. Poszła sobie?
Tak. O Boże. Ale tę spódniczkę miała fajną. Chryste, nie potrafię nawet obudzić cholernego gliniarza. Matko, dlaczego patrzysz na mnie takim szalonym wzrokiem? Bo kocham cię, synu. Bardziej niż jakakolwiek inna matka kiedykolwiek kochała swojego syna. Kochasz mnie w ten dziwaczny sposób, który oglądamy w filmach? O tak, kochanie. Znowu zamkniesz mnie w szafie? Proszę. Oczywiście, chodź, synu. Dziękuję, matko. O tak, niżej, matko, niżej, tak.